I znowu chodzimy po błocie, ale dzisiaj nie idę sam. Dzisiaj mam gościa i jest ze mną Bogdan Szperacz. On też powiedział, że lubi po Błocku pochodzić. Cześć wszystkim. Siema, siema. Nie znają. Tak jest, Bogdan jest super gość. Łowiliśmy już kiedyś razem. Jesteśmy na Łękawce i staramy się nie zabić. Tak, dzisiaj idziemy tam. To widzimy się na miejscu. Tak, Bogdan jeszcze nie wszedł, a u Artura tyczka stoi. Bogdan raczej spadł. O! Zwodował się. Patrz, Bogdan. Dobra, jest. Pierwszy fant i już tyczka stoi. To co? Nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić, co to jest. O! Co to jest i dlaczego jest takie wielkie? Pyk, idzie. Oj, uciekło. Co nam tam uciekło? Chodź. Coś jest ciężkiego. I dlaczego jest to blacha z pieca? A tu wyleguje się zapomniana flamingówka. Oj, to proszę, ta z rodowodem. Spójrzcie na oko. Kawał aluminiowej blachy. Takie rzeczy. Dzisiaj jest wypad raczej aluminiowy. Żuberek. Opowiem wam, że jest lipa, kurde. Tu jest tak wyregulowane, nasypane kamieni. Przeszliśmy naprawdę masę rzeki. Tu mam dopiero jakieś przyłapanie. Nie wiem, co to. No, jakaś blacha. Ale ogólnie to chyba Artur miejscówkę wyczerpał. Chociaż tutaj nie byłem, no. Jeszcze pójdziemy w inne miejsce, sprawdzimy. Tu Bogdan ma jakiegoś potwora. Takiego. Proszę, panie Bogdanie. O! No super, kurde blacha. A tu widzę, że się zapełnia. O, proszę. Super rośnie. Pod samym wodospadem. Niebieski wyłowiony. Huta. Tu coś jest, panie Bogdanie, co pominąłem. O! No bo ja tu już łowiłem. Bąble i dom. Sprawdzimy, patrz, jaka ruła. No, warto poprawiać. I obok tamtego jest jeszcze coś jednego. Taki płaskowniczek. O, część zawiasu łamanego, nie? Z jakiejś starej obory. Tu mi magnes sam wskazał, że coś się dzieje, bo mi zaczął schodzić z obranego kursu. Ach. I już mi przebrało. Ale blaszysko wyszło. Widzisz, nasz torc była. Ale już jest, o. Już jest powódź. No, jak to mówią, nie ma miejsc przechodzonych. Mimo, że tu już byłem dwa razy, to dalej coś, jakieś drobnice wychodzą. I coś się trafiło. No, zawias. Zawias to musi być. Wiecie, o co chodzi. No i czego nie może zabraknąć? Bogdan, czego nie może zabraknąć? Kolejówka jest. Gwóźdź kolejowy. I jeszcze jakieś takie. Tu coś mamy, jakiegoś artefakta. Ach. A, uchwyt od garka. Takiego Sagana. Wszystko złą, pewnie. Zamiast leżeć w wodzie, to do huty niech idzie. Jest i zawias. No i tak, my już kończymy. Wracamy, no a wracając,
oparłem się i mam tu jakiegoś kotleta. Coś sprężynuje, pewnie jakaś blacha. Zanurzymy i sprawdzimy. Obejma z beczki jakby, nie? Panie Bogdanie? Tak jest, panie. Piękny fant na zakończenie. A powiem wam szczerze, łękawka dzisiaj niczym nie zaskoczyła. Chyba więcej jest śmieci, o takich jak to. Ale nie zawsze musi być grubo. O, jeszcze mam taki śmieć. Ważne jest spotkanie, porozmawianie, pochodzenie, pobrodzenie. Bogdan się zmęczył. Będzie mu się lepiej spało. No i co? I kończymy tą nierówną walkę. Dobrze jest. Pewnie, że jest dobrze. A tak wygląda wodnik Szuwarek w blasku słońca. Wybacz, Bogdan. Ja. Wykorzystujesz wyporność. O, czyżby coś? Tak, proszę. Jeszcze szpikulca. Kulca szpikulca wyjąłem. Panie. Muł odkrył jakiegoś skarba tutaj. Proszę. Żeliwna ruła. O, i poszedł urobek. Nie, żeliwniok. Ja żeliwnioka, a Bogdan stracił urobek. Wszystko poszło. Takie przygody, no. W końcu gromadzimy się dla przygód. Tu coś jeszcze jest. Ale chyba nie chce wyjść. Nie chce współpracować, cusik. Patrz, Bogdan, co jeszcze. Muły odsłaniają. Jaki łańcuszek był. O kurde, a to co? No patrzcie, to jest lina stalowa. Ja, to jest lina stalowa. Kolejny wąż. Patrzcie, kolejny wąż. A, wyszła, dobra. Z jakimiś pończochami. A co jest na końcu tej liny? Takie o. Wszystko na brzeg. Wszystko na brzeg. Wszystko zabieramy. I lina. Dobra. I sprawdzamy, co było pod tym towarem. Szkoda, że nie była cała połowa. Podkowa. O, tu już coś jest. Ciach, kudeczka. Taka piękna. I jeszcze. Tutaj te pokłady są po prostu masakryczne. Jakby to całe dno wzruszyć, ale tak dobrze, na 30 cm. Tu coś jest. O, tu dokładnie. Tu coś mamy, panie Bogdanie. Dawać, dawać. Nie przestawać. Takie coś. Jeszcze takie coś. To nie jest od kosy? Nie wiem. O! Kurde, ale wykazałem się refleksem. Jeszcze refleksem, a za niedługo refluksem. Ach, ale kudeczka mi uciekła. O i nie tylko kudeczka. Trzeba poprawić. Patrz, jaki hok wyjąłem. Nie? Tu coś jest.
tu jest coś ciężkiego. Ha, panie Bogdanie. Ta-dam. Ale fajnie. Proszę, mówiłem przed chwilą, że nie wyjąłem tu żadnej podkowy. A jeszcze jakbyś te kamienie poodsuwał. O, patrzcie, klamka znowu wyszła. Aluminium będzie. Patrzcie, nóżką ruszyłem. I już pręcisławy, makarony. Jaki fajny gwóźdź. Dzień dobry. Dzień dobry, wie pani co, szczerze, to jedziemy zaraz do domu i będziemy sobie robić kawunię. Dziękujemy ślicznie, naprawdę. My już uciekamy. Bo my jeszcze 5 minut i... No. A jabłek nie chcecie, bo mi leczą dobre czerwone jabłka. A jabłek to bym wziął, powiem szczerze. To pan wsypie do siatki i zniosę. Ja wejdę do pani, dobrze? Żeby pani pod górę nie chodziła. Za 3 minutki będę, dobrze? Są. Kilogramówyś trochę natargał. A tu jest jeszcze złom, popatrz. Tu jest linka stalowa. O, jemalia. No i tak to wygląda, moi kochani. Jakieś, myślę, 30 kilo? Może być. Dzięki za wspólne łowy. A tu od przemiłej pani, która zapraszała nas na kawę, dostałem dwie siaty pełne jabłek ekologicznych, prosto z jej ogrodu. I pani jeszcze chce nam dać. No tak, ja tu kręcę podsumowanie, a pani mnie woła i patrzcie, kolejne wiadro, łącznie z wiadrem mi ofiarowała, obiecałem, że oddam. No coś niesamowitego, życzliwość starszych ludzi nie zna granic. No to co, podsumowania nie będzie. To jest podsumowanie. Fajny wypad. Bogdan, jeszcze raz bardzo ci dziękuję. No, dzięki za wypad. Fajny gość. Pozdrowienia dla wszystkich. O, tak jest. Którzy mnie znają i nie znają. Także trzymajcie się, papaty.